Dzień dobry Państwu. Za chwilę zrobię odczyt tarota Akaszy dla wężownika na tydzień 41 roku 2023. Królowa Zwojów, Królowa Akaszy. Jest to dusza bardzo piękna, bardzo inteligentna. Dusza o ogromnej wrażliwości. Jest to posłaniec, który łączy nasz świat z samą Akaszą. Niesie Wam przesłanie. Jest doskonała w komunikacji, przekazywaniu wiedzy. Może to być Wasza dusza, ale może pojawić się jako osoba wcielona. Bardzo łatwo jest się w niej zakochać, ale nie po to ona przychodzi do Was. Odwrócony Sfinks. Jest to Wasza głębia i Wasza tajemnica. Odwrócony to znaczy, że zasypany. Tracicie dostęp do swojej głębi. Dlatego tak bardzo potrzebna jest Wam Królowa Akaszy. Ona wyjaśni Wam to, czego nie rozumiecie i nie widzicie. Ale to nie jest jedyna pomoc, która przyjdzie do Was. Pojawia się druga Królowa, Królowa Sił. Jest to potężna energia, harmonia. Ona utrzymuje rzeczywistość. Jest jeszcze jedna Królowa. Tym razem odwrócona. Królowa Kluczy. Królowa, dla której ważne są pieniądze, posiadłości, status społeczny. Ona odchodzi, ona Was opuszcza. Rozpoczyna się coś nowego w Waszym życiu, pięknego. Bardzo dużo pięknej energii będzie w Was. Siły duchowe. Wasza dusza, wyższa jaś będzie pukać do Was, tylko że Wy nie będziecie jej otwierać. Popatrzcie, że ta karta znajduje się nad odwróconym sfinksem, więc tracicie zdolność do rozpoznawania duchowych energii. Nie czujecie ich, dlatego Waszej duszy też nie widzicie. A w sercu piramidy znajduje się ogród. Ogród z dziećmi. I to na te dzieci będziecie zwracać największą uwagę. Tym dzieciom trzeba zapewnić bezpieczeństwo, warunki do rozwoju, do nauki, a także do zabawy. I pojawia się kontrakt, Arka Przymierza, kontrakt ze źródłem, dotyczący wychowania tych dzieci, zapewnienia im tego, co one potrzebują. Te dzieci w przyszłości będą realizować wyższe plany. Popatrzcie, że utrzymuje je Królowa Sił. Nie są to zwykłe dzieci. Jeżeli macie takie dzieci, to podpisaliście umowę z samym źródłem na to, by je wychować i dać im bezpieczeństwo. Przestrzeń, by mogły bez żadnych obaw i lęków poznawać tę rzeczywistość. Oko piramidy to jest odwrócony wodospad. Będzie Wam brakować sił. Nieraz pojawią się w Was nerwy i różne negatywne emocje. W związku z tym zadaniem, którego się podjęliście, ale w tych trudnych chwilach, chwilach zwątpienia, pamiętajcie, że nie są to zwykłe dzieci. One mają szczególną energię. Będzie potrzebna ona w przyszłości tej rzeczywistości. Jeśli chodzi o związki w tym rozkładzie, jedyna karta opisująca bliskie relacje to karta z ogrodem, z dziećmi. Ale ta karta wcale nie mówi o tym, że ten ogród musi mieć dwóch opiekunów, czyli jakąś parę, bo ten ogród jest zaopiekowany przez potężne, znacznie wyższe siły. Jeśli chodzi o pracę i finanse, odwrócona Królowa Kluczy to jest utrata być może pracy, finansów, ale Arka Przymierza gwarantuje Wam wszystko, co niezbędne, by dać tym dzieciom wszystko, czego tylko potrzebują. Więc w tym kontekście niczego Wam nie zabraknie. Nie będziecie mieli tylko tego,
czego nie potrzebujecie do realizacji tej misji. Jeśli chodzi o zdrowie, nie ma tu żadnych zagrożeń, ewentualnie wielkie zmęczenie. Twórczość i kreatywność. Karta wiosny będzie zachęcać Was do tego, by tworzyć, da Wam nową energię, wiele inspiracji, ale w dłuższym terminie możecie nie mieć na to energii i czasu. Duchowość i podróże. Duchowość macie totalnie odciętą. Wasze wewnętrzne połączenia, wasza dusza, to wszystko jest przez Was nieodczuwalne, ale potężne siły wokół Was będą czuwać nad Wami i dawać wszystko, co tylko potrzebne, jeśli chodzi o siłę, jeśli chodzi o wiedzę, byście mogli zrealizować Waszą misję. Podróży dalekich nie widać. Cała Wasza uwaga skupi się tylko i wyłącznie na dzieciach. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.